Picture. That's actually a video. That's a good idea. I think that's a good idea. I think we can. Pictures. We can take some pictures. Yes. Oh wow. Yes, would you like some coffee? Może. Dotarliśmy na szczyt Stranda Fiele Rualden, na szczyt góry, która otacza właśnie to miasteczko Stranda. Przyjechaliśmy gondolą, teraz akurat nie widać, 10 minut tylko w górę i proszę zobaczyć, jak spektakularny widok. Jestem po prostu w niebie. Coś niesamowitego. Profesjonalista. Well, be careful. Everything. Both are. No, just be careful now. Okay. Wszystko jest! Czy to jest nagrane? Czy się nagrało? Wow. Thank you.
Hanky. Hanky, go first. The kids go first. Miejscowość ta ma 7,5 tysiąca mieszkańców, tak więc jest większa od tych, które wcześniej odwiedzałem. Jestem tutaj po raz drugi. Pierwszy raz grałem tutaj w roku 2019 przed pandemią. No i oczywiście otrzymałem zaproszenie na kolejny rok, ale wszyscy wiemy, co się wydarzyło. Sykkylven jest najbardziej znane w Norwegii z produkcji mebli. Mebli wysokiej jakości, jest tutaj bardzo dużo wspaniałych fabryk, które produkują meble. I leży, jak Państwo widzicie, w wspaniałym miejscu nad fiordem, nad morzem. No, niezwykła położona miejscowość. I co najważniejsze, wielki troll czuwa nad pogodą. Słońce świeci, chociaż prognoza miała być inne, ale trudno, już nie wierzymy prognozom, wierzymy wielkiemu trollowi, który uśmiecha się tutaj do nas z poprzedniej miejscowości, w której byłem i daje nam piękną pogodę. Jutro gram tutaj koncert z programem polsko-norweskim i wiem, że to będzie cudowny koncert. Nie mogę się już doczekać. Teraz bierzemy rowery i jedziemy do centrum, ponieważ to jest dość daleko, więc hotel był tak miły, że pożyczył nam rowery. Jedziemy ćwiczyć najpierw, a następnie na kolację. Właśnie dojechaliśmy tutaj do Centrum Kulturalnego, gdzie jutro będę miał koncert. Taki mam widok z mojej ćwiczeniówki, proszę Państwa. Coś niebywałego. Zamierzam właśnie zagrać, poćwiczyć trochę program polsko-norweski. To jest ten mój drugi program, który tutaj gram, ponieważ jutro właśnie wykonuję go w Sykkylven. A więc do pracy. Próbuję kolejnej norweskiej specjalności w pięknej restauracji nad fiordem, rybnej restauracji. Specjalność norweska, tak zwane klipfish. Jest to dorsz, który jest suszony w soli, a więc jest jakby dobrze, mocno posolony i bardzo wysuszony. Tradycja przygotowywania tej ryby w Skandynawii sięga aż 500 lat. Od 500 lat Skandynawowie przygotowują to danie.
Taką rybę, aby przygotować, trzeba oczywiście moczyć w wodzie przez kilka dni i tą wodę zmieniać, żeby ta sól z tej ryby troszeczkę została wypłukana. Ale jest to bardzo, bardzo tradycyjne danie. I cóż, spróbujemy, zobaczymy, na pewno będzie bardzo smaczne. Proszę zobaczyć, jakie piękne miejsce. Przepiękny zachód słońca na przystani w Sykulven. Dzień się kończy, jakże pięknie i inspirująco. Takie obrazy bardzo pomagają w inspiracji przed koncertami. Cisza, spokój.